tym wideo zdradzę Ci sposób na uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego do badań na broń, pomimo tego, że dostałeś pierwsze orzeczenie negatywne, ale jest takie małe zastrzeżenie, nie dotyczy to chorób psychicznych, jedynie innych, na przykład wzroku, słuchu i również chodzi bardziej o drogę sądową niż odwołanie się do WOMP-u. Także weź pod uwagę tutaj, że dojdą koszty prawnika, czy jakiegoś adwokata, czy innego pełnomocnika. Natomiast możliwość sukcesu wynika z pewnej niechlujności, niespójności aktów prawnych i ktoś już tą ścieżkę szczęśliwie przetarł, także jest ona w pewien sposób sprawdzona. I zacznijmy od zapytania mojego widza. Szanowny panie doktorze, do koła łowieckiego przyjęliśmy naszego stażystę. Po stażu wystąpił do PZEU i udał się na badania na broń palną. Tam lekarz okulista wydał mu negatywną opinię po badaniu. Kolega ten ponownie na własną rękę wykonał badania i złożył dokumenty w Wydziale Postępowań Administracyjnych o pozwolenie na broń. Uzyskał pozwolenie, zakupił kilka jednostek broni, rozpoczął polowania, natomiast po pewnym czasie otrzymał z WPA skierowania na badania okulistyczne w Poliklinice MSWiA i w związku z tym, że przychodnia poinformowała WPA, iż nie zaliczył on badań okuli stycznych. Po badaniach WPA skierowało tego kolegę na kolejne badania, natomiast kilka dni temu otrzymał informację drogą telefoniczną od policjanta z WPA, że wynik badań jest negatywny i zostanie mu cofnięte pozwolenie na broń. I czy jest jakaś szansa w jego przypadku? I musielibyśmy tutaj zacząć od samego początku. Za chwilę pokażę takie slajdy i zobacz, jakie dostajesz negatywne orzeczenie po badaniu lekarskim, lekarza uprawnionego do badań na broń i co tam jest napisane. Osoba należy do osób wymienionych w artykule 15 ustęp 1 punkt 2 i 4 ustawy o broni i amunicji i nie może dysponować bronią. Także idziemy dalej, zobaczmy co to za artykuł 15 ustęp 1 punkt 4 i 2 i pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, punkt 2, z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej zdolności psychofizycznej. Czyli albo jest chory psychicznie, albo ma upośledzoną zdolność psychofizyczną. Dwa przypadki. Natomiast w punkcie 4 uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. No tutaj sytuacja jest jasna i do tego nie wrócimy. Natomiast w artykule 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wyraźnie jest napisane, jakie osoby kwalifikuje się pod osoby z zaburzeniami psychicznymi i zwróć uwagę, że tylko chorych psychicznie dotyczy orzeczenie lekarskie wcześniej wydane. No wprawdzie w tym artykule 15 ustępie 1 punkcie 2 mówi się jeszcze o osobach ze znacznie ograniczoną sprawnością psychofizyczną, ale wierz mi na moją odpowiedzialność, że nigdzie nie ma definicji tej ograniczonej sprawności psychofizycznej. Natomiast z innych przepisów wynika, że na przykład z jednym okiem lub nawet będąc całkowicie głuchym może zostać kierowcą zawodowym, a te prace wymagają tak zwanej pełnej sprawności psychofizycznej, czyli jeżeli nawet nie masz jednego oka, to czy powiedzmy słabo widzisz na to jedno oko, to nie masz ograniczonej sprawności psychofizycznej, oczywiście według różnych ciekawych definicji. I jedyne, co w tej chwili musisz zrobić, jak masz taki problem zdrowotny, a chcesz mieć koniecznie pozwolenie na broń, to po wyczerpaniu możliwości administracyjnych musisz po prostu pójść do sądu, pójść drogą sądową, przytaczając tą argumentację, którą Ci przedstawiłem. Raz się komuś udało, ale wierz mi, wyroki sądów są tutaj kuriozalne i musisz wziąć pod uwagę, że no nie ma, nie, owszem, można się powołać na tamten wyrok sądu, czy wyrok tamtego sądu, natomiast podobno każdy wyrok sądowy jest w Polsce oceniany indywidualnie, prawda? Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Wideo jest typowo dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć tą broń, nie masz choroby psychicznej, nie jesteś alkoholikiem, a masz jakąś taką chorobę, nazwijmy to normalną, prawda?
I oczywiście subskrypcja kanału, obejrzenie kolejnego filmiku i do zobaczenia następnym razem.